Iga, Paweł, na kolanach mamusi siedzi Kacperek. Właściwie wszystko wygląda pięknie jak w bajce, ale niestety tak nie jest. W niedzielne popołudnie siedlczanie otworzyli swoje serca, by pomóc. Pomóc maleńkiemu Kacperkowi, który od wielu miesięcy zmaga się z rdzeniowym zanikiem mięśni. Kacpi Boruta jest chłopcem, który ma 17 miesięcy i zostało mu zaledwie 6-7 miesięcy do tego, żeby otrzymać najdroższy lek na świecie. Lek kosztuje 9 milionów złotych, można go podać w Stanach Zjednoczonych za pomocą jednej kroplówki. Kacperek teraz jeszcze siedzi, ale bez zastosowania leczenia już niedługo będzie tylko leżał. Zostaliśmy skierowani do neurologa przez naszą panią pediatrę z uwagi na to, że Kacper bardzo późno usiadł sam. Miał już dosyć widoczne obniżone napięcie mięśniowe, no i właśnie nie osiągał tych tak zwanych kamieni milowych w prawidłowym rozwoju dziecka, czyli Kacper nigdy nie zaczął raczkować, nigdy nie zaczął się podciągać do wstawania, takie, które robią zdrowe dzieci. To mogło świadczyć o różnych chorobach, ale właśnie rdzeniowy zanik mięśni był jednym z podejrzeń. To był piorun z nieba. Wcześniej nie słyszeliśmy w ogóle o tej chorobie. Jest to choroba z grupy chorób rzadkich. Nie znaliśmy nikogo, ani nie mieliśmy w rodzinie nikogo, kto chorowałby na SMA. No, przyszliśmy przyspieszony kurs wiedzy na ten temat. Po diagnozie spędziliśmy kilka nocy pod rząd. I tak nie mogliśmy spać ze stresu i z rozpaczy, więc siedzieliśmy przy komputerze, Kacper spał, a my czytaliśmy o tym, co przed nami, co to znaczy. Stopniowo zanikają wszystkie mięśnie w całym ciele. Początkowo te, które są odpowiedzialne za poruszanie się, czyli mięśnie kończyn. Właśnie dlatego Kacper na przykład do tej pory nie zaczął chodzić. Jego nóżki są bardzo wiotkie. Nieleczona ta choroba w dalszej kolejności atakuje na przykład mięśnie odpowiedzialne za oddychanie, za samodzielne jedzenie. Szukaliśmy specjalistów, którzy znają się na tej chorobie, specjalistów neurologów, specjalistów fizjoterapeutów, ponieważ nie każdy neurolog i nie każdy fizjoterapeuta po prostu zna się na tej chorobie, ale dosyć szybko udało nam się zlokalizować i namierzyć te osoby, więc Kacperek jest teraz pod opieką. Rehabilitujemy Kacperka oczywiście pod okiem specjalistów dwoma metodami. Pierwsza metoda nazywa się NDT Bobat, a druga Wojta. Obie te metody kładą nacisk na różne sfery, ale w obu, jeśli chodzi o efekt, chodzi o to samo, żeby jego mięśnie nie osłabły, żeby były sprawne, żeby mogły podjąć po prostu dalsze działanie. Leczenie farmakologiczne odbywa się w szpitalu. Pierwsze 4 dawki u Spinraza są podawane co 2 tygodnie, a kolejne dawki są podawane co 4 miesiące do końca życia. To jest to leczenie, które jest dostępne w Polsce. Jest to dosyć nieprzyjemne podanie, ponieważ ten lek jest podawany dolędźwiowo, a więc nie może być podany w domu, musi być podany w szpitalu. Przede wszystkim musi być podany przez neurologa i takie dziecko potem musi być obserwowane, czy dobrze zareagowało na ten lek. Musimy dbać o to, żeby jego kręgosłup był prosty, ponieważ u dzieci siedzących, dzieci, które nie chodzą, bardzo szybko dochodzi do skrzywień kręgosłupa, co oczywiście jest bardzo niekorzystne dla całego organizmu, ale na przykład może być też powodem dyskwalifikacji do podania tego leku, który jest dostępny w Polsce, ponieważ w momencie, kiedy jest krzywy kręgosłup, nie da się podać odpowiedni sposób leku dolędźwiowo. Tą chorobę powoduje albo mutacja, albo brak jednego z genów, który odpowiada za to, że nasze mięśnie funkcjonują w prawidłowy sposób. U niektórych dzieci ten gen jest zmutowany, a więc uszkodzony, albo nie ma go wcale. Kacper nie ma go wcale. Ratunkiem dla 16-miesięcznego Kacpra jest podanie najdroższego leku na świecie. Nie są to testy kliniczne. Testy kliniczne ta terapia ma już za sobą, jest lekiem dopuszczonym i ogólnie stosowanym w Stanach Zjednoczonych. To leczenie polega na tym, że jednorazowo, raz na całe życie, podaje się właśnie w pełni funkcjonalną kopię tego genu, którego Kacper nie ma, a więc działamy u samej podstawy czy też przyczyny tej choroby, więc uznaliśmy, że jest to bardzo ważne, żeby dostał tą terapię. Obecnie trwają prace nad tym, żeby ta terapia była zarejestrowana na terenie Unii Europejskiej, natomiast nie jest znana dokładna data jej rejestracji. Jeżeli chodzi o działanie, my nie mamy czasu do przodu,
tylko walczymy o to, żeby tego czasu jak najmniej stracić. Terapia genowa, warunkowanie dopuszczające ten lek, jest granica drugiego roku życia oraz 13,5 kg jako masy ciała dziecka. Bo na tej, jakby na tym byśmy zebrali 90 milionów złotych, jak przekroczymy drugie urodziny, to pomimo 10-krotnej pewnie kwoty, ten lek nie zostanie nam podany. Na rozpoczęcie terapii chłopiec ma nieco ponad 200 dni. Czas ucieka. Lepiej nie martw się, osiągniemy razem cel. Wiem, że to wyjdzie dobrze, jej, yeah. Nigdy nie poddawaj się, bo masz na kogo żyć. Nie wiem, dlaczego jest tak, że umarł mi brat, nigdy go nie widziałem i już nigdy nie zobaczę. Teraz płacz datek, by mógł żyć Kacper. Na SMA wynaleźli lek, pomóż cel się pomaga.pl. Na SMA wynaleźli lek, pomóż cel się pomaga.pl. Na SMA wynaleźli lek, pomóż cel się pomaga.pl. Na SMA wynaleźli lek, pomóż cel się pomaga.pl.